Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. MPIC GO prezentuje. Zapraszam Was na podcast w poszukiwaniu pełni. Będziemy szukać tej pełni, pełni swojego życia poprzez nasze zmysły. Czyli razem z moimi rozmówcami będziemy uczyć się jeszcze mocniej i jeszcze prawdziwiej patrzeć naszymi oczami, słyszeć, dotykać, wąchać, smakować. Będziemy się też uczyć używać naszego szóstego zmysłu, czyli intuicji. Bardzo różni, bardzo wspaniali goście i gościnie siądą tutaj ze mną, żebyśmy się mogli wspólnie od siebie tego uczyć. Nazywam się Natalia de Barbaro, jestem psychologką, prowadzę warsztaty dla kobiet własny pokój, jestem też autorką książki „Czuła przewodniczka”. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone temu, jak doświadczać pełni poprzez dotyk. I z wielką radością spotykam się dzisiaj i wyznami. Z Alicją Długołęcką, edukatorką seksualną, psychoterapeutką i wykładowczynią. Dzień dobry. Dzień dobry. I z Aleksandrą Kinstler, joginką, dulą i psycholożką. Dzień dobry. Dostałam Waszą zgodę, żeby mówić do was dziewczyny. Dziewczyny, dotyk, jakby to było bez? Wow, ale pytanie. Trudno sobie to tak naprawdę wyobrazić, chociaż myślę, że nie istnieją ludzie, którzy nie, nie czują w ogóle. Tak, myślę teraz na przykład o osobach z uszkodzonym rdzeniem kręgowym i przy wysokości uszkodzenia, tak, bardzo wysokiej. No, nasze funkcje życiowe się będą kończyć, tak? czyli zawsze czujemy y, przynajmniej szyję i twarz. I wtedy y, nasze ciało y, tym bardziej będzie się do, domagało czucia y, i dotykania. Tak? Będzie, będą zmieniały się te obszary, które czują bardziej. Bardzo dużo osób y, mówi, że szczególnie wrażliwe wtedy stają się na przykład. Y, i tak mamy wrażliwe bardzo uszy, tak, ale czoło, szyja, yy, skóra głowy. Czyli yy, wydaje mi się, że my yy, tak naprawdę yy, bez czucia nie, yy, nie możemy istnieć. Być może, że, nie wiem, ne, jakiś neurolog by powiedział, że to jest możliwe, że znany jest taki przypadek, ale ja przynajmniej nie słyszałam. No ale może być ktoś, kto miałby tego rodzaju okoliczności zdrowotne i kogo nikt by nie dotykał. To nic. To nic, ponieważ mamy, i myślę, że to troszkę rozwiniemy, tak właśnie od strony neurologicznej. Pamiętajmy, i to jest dla mnie bardzo ważne w naszej rozmowie, że rozmawiając o dotyku, nie rozmawiamy wyłącznie o kontakcie z drugim człowiekiem. Hmm. Rozmawiamy również o kontakcie ze sobą i ze swoim ciałem, tak? Czyli, że czujemy świat zewnętrzny poprzez dotyk, ale też czujemy swój świat wewnętrzny. Jest coś takiego jak czucie proprioceptywne, tak? Czucie ułożenia swojego ciała, tego co się dzieje z naszymi napięciami mięśniowymi, z naszymi trzewiami i tak To jest w ogóle, myślę i tu pewnie Ola przejmiesz pałeczkę, to jest w ogóle esencja tego, że my wiemy, że jesteśmy na tym świecie czyli tak jakby dotykanie samego siebie i od środka i od zewnątrz no, trzeba przyznać, że praktyka jogi, ja i POLUS, czyli moje dziedziny, którymi się zajmuję na co dzień, to jest bardzo to, o czym mówisz. Bo to mm -hmm. jest yoga, to jest czucie swojego ciała od wewnątrz, czasami dotknięcie jakiejś blokady, czasami zwiększenie tej świadomości w jakimś obszarze ciała, żeby właśnie poszerzyć świadomość, ten dotyk jakby samego siebie, czasem dotknięcie gdzieś świadomością mięśnia, czasami ścięgna, czasami jakieś blokady. Czasami odczucie zupełnie, czasami kobiety po, po zajęciach mówią, ja kompletnie inaczej czuję swoje ciało. Ja wreszcie zaczęłam czuć swój brzuch, ja wreszcie poczułam, jak oddycham, ja czuję Głównie. swoją klatkę piersiową. Ja słyszałam dzisiaj oddech mój, ja słyszałam dzisiaj, jak krew we mnie krąży. Więc to są takie doznania z ciała, to co mówisz. Mm -hmm. I poród, który od razu mi się skojarzył, jak powiedziałaś, o takim doświadczeniu dotyku wewnątrz, jest dokładnie też też taką pracą ze sobą i z dzieckiem, które przeciskając się przez kanał rodny dotyka Zdotyka. ciebie. Dokładnie. I to jest w ogóle też piękne takie doświadczenie, kiedy jest zwiększona świadomość swojego ciała, to ten dotyk podczas porodu z dzieckiem również przebiega inaczej niż kiedy jest właśnie odcięcie, zaciśnięcie, stres, przemoc jakaś taka z zewnątrz nadana na to ciało. Dlatego się mówi, że na przykład w porodzie dotyk jest ważny, taki delikatny, taki z czułością, z taką um, Wagą na kobietę, bo ona reaguje bardzo intensywnie, i to, w jaki sposób będzie dotykana bądź nie, może wpływać na to, jak pracuje w ogóle, hormony pracują porodowe ciało, jak ono się otwiera, jak dziecko współpracuje. Więc bardzo bardzo na temat. Ja jak powiedziałaś o tym Olu, to jakoś wyświetliły mi się takie dwa doświadczenia ze swojego życia przeciwstawne, Jedno doświadczenie, które było wieloletnie, to było doświadczenie leczenia się na niepłodność, czy bezpłodność już. I jak powiedziałaś o odcięciu od ciała, to ja teraz, po wielu latach, kiedy nasz adoptowany syn będzie kończył 18 lat, ja właściwie niedawno zdałam sobie sprawę, że to był czas, kiedy byłam odcięta. Właśnie wtedy, kiedy i to jest chyba też o jakości dotyku mhm. i o tym, że dotyk nie zawsze jest źródłem, no dotyk może być po prostu źródłem głębokiego chłodu. I pamiętam to doświadczenie, tego siedzenia na tych fotelach, leżenia na tych fotelach ginekologicznych. I ja teraz myślę o tym, że ja nigdy nie byłam tak odcięta od swojego ciała jak wtedy, kiedy właściwie musiałam chyba dokonać pewnego rodzaju no, nie umiałam tego zrobić inaczej, pewnego rodzaju zamrożenia tego kontaktu z ciałem i to, to, było, to jest takie doświadczenie właśnie bycia, no tak jak gdyby porzucenia swojego ciała, no też to ciało było traktowane jako pewnego rodzaju obiekt zabiegów i to myślę z bólem dzisiaj o tym. Natomiast przeciwstawne doświadczenie to było doświadczenie, jak poszłam drugi raz. Zaczęłam chodzić na jogę. Zauważyłam, że dużo kobiet y, za drugim razem zostaje. Przynajmniej ja tak miałam. Poszłam na, na tam chwilę, potem przerwałam, i potem wróciłam na tą jogę i zaczęłam chodzić y, regularnie. I pamiętam, że budziłam się w nocy. I to jest a propos tego czucia wewnętrznego, mm. o, o którym mówiłyście, że miałam takie dziwne uczucie, które, na które y, najlepsza metafora, metafora, jaką znalazłam, to było to, że czuję się, jak gdyby trawa rosła we mnie od środka. Mm -hmm. tak, jak gdyby tak, tak jak trawa wschodzi wiosną, czułam po prostu, że moje ciało do mnie wraca. Mm -hmm. To tak jak ja ta świadomość ciała, tak się rodzi na nowo. Jak kiełkuje moja świadomość mm -hmm. tego, że ja mam ciało, mm -hmm. bo to ciało mm -hmm. przecież ciągle było w czuciu, to ja go nie potrafiłam jakoś nie wiem dotknąć i to było niezwykłe doświadczenie. Tak samo jak pamiętam, jak po, kiedyś po jednej sesji takiej bardzo intensywnej jogi. Um, Poczułam bicie swojego serca, ale nie z, nie z intensywności, tylko już w siłasanie tak. na końcu. Poczułam, że moje serce dla mnie bije i to było też jakieś takie niezwykle intymne doświadczenie, jakby między mną a mną. Mhm. Mam. Zastanawiam się, czy, czy się zgodzicie, żebym was spytała, czy wy też miałyście takie doświadczenie bycia daleko? od swojego ciała i jeśli tak, to co wam to robiło? No jedno, niejednokrotnie, tak? Znaczy być może wasza obecność jakoś przywołuje też te tematy związane z, z posiadaniem dziecka, tak? No ja niestety jestem też po stratach. E, więc e, to są bardzo głębokie przeżycia związane z odcięciem się od ciała, czyli od, e, ja tutaj dodam tak w nawiasie, że e, nie używam słowa ciała, używam słowa cielesności. Tak? Hmm. Czyli u, u, uważam, że moje ciało jest częścią mnie. Tak głęboko w, takie mam przekonanie. Tak? Mo, może to nie jest kwestia wiary, tylko właśnie przekonania. Czyli to jest odcięcie się od jakiejś części samej siebie, tak? To jest tak naprawdę nienawidzenie jakiejś części samej siebie, który, o której się myśli, że ona zawodzi, że ona jest przyczyną cierpienia, które jest nie do zniesienia. I wtedy to następuje. To może też oczywiście no, wrzucę coś ze swojej działki, też, tak? Przypomnę, że istnieje coś takiego jak dobry dotyk i zły dotyk, tak? I ten zły dotyk, też jak mówiłaś Natalio, o dotyku medycznym, czasami jest takim dotykiem uprzedmiotawiającym część nas, podkreślam, tak? Więc to też jest jasne, że i poczucie wstydu, i poczucie to właśnie tego uprzedmiotowienia może powodować w nas, na przykład, jak chorujemy, jak podlegamy różnym czynnościom. Że my się od tej części siebie odcinamy. To będzie dotyczyło również nadużyć, nadużyć seksualnych, ale to też będzie dotyczyło y, relacji, w których jesteśmy dotykane w sposób niechciany, ale nie umiemy się temu w jakiś sposób y, przeciwstawić. I to I... będzie powodowało taki właśnie efekt. Użyłaś tego słowa ono jest w psychoterapii używane y, y, czyli zamrożenia, tak? odcięcia się. Czemu? Bo co, bo ból, tak jak tak, powiedziałaś? Bo... Tak, ponieważ emocje, które muszą być przetworzone, żeby czuć siebie w spójności z umysłu, z uczuć i ciała, tak, są na ten moment za trudne. Ja bym tutaj była bardzo wyrozumiała dla samej siebie i dla wszystkich osób innych, które się odcinają od ciała, bo to jest taki mechanizm obronny. Być może nie mamy warunków, być może nie mamy zasobów wewnętrznych, być może nie mamy wsparcia, które nam umożliwi przeżycie tego, co jest trudne, tak, żeby się na nowo zintegrować z tą częścią ciebie, siebie, jaką jest ciało. No, tak o tym myślę. Widzę to jako coś z jednej strony w cudzysłowie racjonalnego i rozumiem to, co mówisz, Alicja. Z drugiej strony czuję jakieś niezwykłe y, okrucieństwo czy niesprawiedliwość y, tego mechanizmu, bo to jest tak. Spotyka mnie ogromny ból, więc sama siebie opuszczam. Tak. Podwójne skrzywdzenie. Tak. tak. I ta druga zdrada w jakimś sensie jest w obronie mnie samej, prawda? No bo ja się. Odcinam po to, żeby nie czuć tego bólu, tak. bo tego bólu jest za dużo. Za dużo. Ale, ale to, co przeżywam, to jakąś formę no, poczucia zdrady, też jakąś formę właśnie odrzucenia siebie, siebie. siebie samej. To, jest, to są bardzo trudne historie, wpisane w nasze scenariusze życiowe, o których pisałaś zresztą. Które wiążą się z tym, i też tu patrzę w stronę Oli za chwilę, bo myślę, że w trochę inny sposób, ale też pracujesz nad tym ze swoimi klientkami. Mam na myśli to, że nie jesteśmy nauczone jako dzieci. To nie jest przekazane nam, jak możemy siebie dosłownie i w przenośni ukoić i utulić. I to się dzieje w procesie psychoterapii i też pracy właśnie z cielesnością takiej swojej własnej. Tak. Jak, jak to odzyskiwać, albo jak to uzyskiwać, jak, jak to praktykować, A, ten kontakt? Ja jestem dzieckiem uszkodzonym podczas porodu bardzo mocno. Miałam kiedy moja mama mnie rodziła, e, nastąpił taki mm, proces, y, jakiejś dramatycznej walki o, o, o moje życie i w momencie porodu nastąpiło złamanie obojczyka, wyrwanie obręczy barkowej, uszkodzenie całej tutaj splotu barkowego, więc urodziłam się z taką ręką niesprawną, całkowicie bezwładną. E, i całe moje życie, e, jeśli chodzi o ciało, to była praca w ogóle zaakceptowana. Znaczy, po tym jak już e, <laughs> udało się uratować ją, że ona jest nie jest, nie jest, nie jest amputowana, funkcjonuje, nerwy działają, to całe życie e, jest takie akceptowanie tego, że ona jest niesprawna, że ona nie do końca funkcjonuje, że jest takim takim ciałem obcym. W moim ciele czasami wiele lat tak czułam, że ona się nie podnosi, nie ściska odpowiednio, nie ma w pełni funkcjonalnych tutaj różnych, nie, nie może funkcjonować, więc Całe moje dzieciństwo poddawano byłam rehabilitacjom, procedurom, soluksom, parafinom, jakimś obozom rehabilitacyjnym, wyjazdom, żeby y, kręgosłup się nie krzywił, więc usłane to było usprawnianiem ręki. I pamiętam, jak właśnie przyszłam na pierwsze zajęcia jogi, e, taka zmęczona po prostu całym życiem, ćwiczeniem i robieniem po prostu tych rehabilitacji, fizjoterapii i wszystkiego, co jest możliwe i tak... Jakąś resztką, nie wiem, czy intuicji, wtedy byłam 20 lat, więc czułam, że to tak mnie zawiodło na pierwsze zajęcia jogi, tak żeby zobaczyć, co to będzie. Pewnie nie nadaje się, bo mam tą rękę krzywą, chorą i nieodpowiednią, ale zobaczyć, co tam na tej jodze jest. I po prostu pamiętam taki, taki zachwyt i takie poczucie, że ja jestem wreszcie w domu, że i tak jestem skazana na pracę ze sobą, ze swoim ciałem. Bo wreszcie to nie dzieje się w jakiś taki mechaniczny, automatyczny, często przemocowy, z zewnątrz nadawany sposób. Tylko ja mogę sobie oswajać ten teren, sama na tej macie, cicho, spokojnie, nikt mi tam nie przeszkadza i gdzieś ten teren oswajam. Więc ja mam w sobie przez to moje doświadczenie. I całej tej pracy, no oczywiście ręka cały czas jest wyzwanie, ale przez to moje doświadczenie, ja mam bardzo dużo takiej miłości, wyrozumiałości i, i, i ciepła dla wszystkich osób, które mają, napotykają w ciele na jakieś swoje bariery. Czy to z nadwagą, czy to z niesprawnością, czy mają jakieś kontuzje, czy mają jakiś problem w przeszłości, czy właśnie przemocowe historie z ciała. Bo jakoś oczywiście, że trudno to porównywać, ale Mam takie poczucie, że każde ciało jest po prostu dobre, każde ciało jest odpowiednie, żeby, je, żeby się nim zająć, żeby właśnie je oswajać, czy to przez jogę, czy przez taniec, czy przez jakąś psychoterapię odpowiednią, czy przez masaż. Więc mi to jest bardzo bliskie. Jak ja spotykam kobietę, właśnie która przygotowuje się do ciąży, bo ma za sobą straty, czy jest już w ciąży, czy. Jest tuż po, po, po ciąży, więc to jest taka bardzo wrażliwa i, i wyjątkowa sytuacja. To po oswajanie. Kawałek po kawałku tego zablokowanego czy zamrożonego ciała i, i tej cielesności w pełnej rozciągłości, bo to są emocje, bo to są doznania, bo to są, no po prostu, przeróżne aspekty doświadczania, jest mi bardzo bliskie, no i wtedy szukamy różnych metod, tak. tak. Bo, bo, Przepraszam, jeszcze, bo użyłaś tej cudownej metafory związanej z kiełkowaniem, tak. a ty powiedziałaś o oswajaniu, tak? I jakoś wyskakuje mi od razu to określenie. Takiego delikatnego traktowania nie tylko ciała, właśnie aż ciała, tak? Czyli siebie, siebie, tego aspektu siebie, tak? I ja myślę, że w ogóle nie ma mowy o wzrastaniu, dojrzewaniu, tak? bez, bez przyjęcia tak? tej, tej części, jaką jest cielesność. Tak? Jak, jak po, 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 powiedziałaś Olu, o tym y, domu który odnalazłaś na macie, to mnie to bardzo poruszyło, bo ja mam dokładnie te same słowa się we mnie pojawiły. Kiedy pierwszy raz poszłam na jogę, ten raz to, to potem to rzu rzuciłam, potem wróciłam. Weszłam do takiej odrapanej sali w, na krakowskim podgórzu, ochydnej ohydne, sali z wstrętnymi jakimiś lampkami i stanęłam na tej macie i jakby właśnie z ciała nie z głowy jakby bardziej pojawiło się we mnie niż pomyślałam takie głębokie uczucie, które się skrystalizowało w zdanie, to jest mój dom. Mm -hmm. I teraz myślę właśnie też o tym, co ty Alicja powiedziałaś, że, że to jest tak, że to ciało jest domem, a równocześnie, że dużo jest takiego patrzenia na to ciało, w tak zwanej umownie naszej kulturze, y, że ono jest takim. Przypomina mi się taki wiersz y, straszny, piękny, Agnieszki Kuciak. I tam było takie sformułowanie: Moje ciało, ten worek na śmierci i śmieci. Straszne. Tak. Ale wierzę, że to jest to przeżycie. Mm. I mm. że to jest jedno. Tak. I to jest o tym odcięciu, bo też od razu wybrzmiało mi. Y że na przykład kobiety po różnych zabiegach medycznych, operacjach, mówią traumatycznych doświadczeniach moje ciało to mięso. Tak. I to są takie zdania, które opisują to odcięcie. No po porodzie bardzo często kobiety odcinają się od ciała, bo muszą jakby to doświadczenie Jeśli na kroczu, na waginie bardzo intensywne, często traumatyczne, właśnie doznawania badań, nacięć, przecież tam nacięcia, przecięcia, pęknięcia i to z tak intymnego miejsca kobiety też często używają tego. Ja się czuję mhm. jak jakiś kawałek mięsa, który urodził człowieka i, i, i nie czuje nic teraz, tak? Mhm. Więc to jest A. też bardzo bliskie kobietom. Nie będzie dla mnie ważne, żebyśmy y, za jakiś czas w tej rozmowie przeszły na, że tak powiem, jasną stronę mocy. Oj, przejdźmy. Tak, ale jeszcze, ja bym właśnie, jakoś kusi mnie, żeby jeszcze się zatrzymać na tym, no właśnie na tym miejscu bólu, i jak tak. myślę o tym na przykład w kontekście seksualności, to y, jest dla mnie trudna myśl o tym, jak dużo y, złego kobiety jakby wdychały, że to było powietrze właśnie myślenia o seksualności w kontekście wstydu. Tak. Zdałam sobie jakiś czas, jakoś mnie kiedyś poraziło jakiś czas temu, takie, taka myśl, że jakie potworne konsekwencje rodzi idea, że Matka Boska była dziewicą. Tak. Że to jest, że jak myślę o tym, jak ja sama, no, wchodząc do Kościoła jako katolickiego, jako dziewczyna, jak ja sobie teraz myślę, jak to ciało było właściwie takim źródłem zagrożenia, Przepustką do piekła, właściwie w jakimś sensie. Myślę o tym, jakie to jest straszne. I pamiętam taki moment, i to jest bliskie tego, co powiedziałaś Alicja, że spytałam się kiedyś mojej przyjaciółki, która była właśnie w nowym, bardzo namiętnym związku ze swoją nową partnerką. I spytałam się jej, słuchaj. Chyba sama byłam wtedy w takim miejscu. Jakby pewnego takiego wychłodzenia w kontekście seksualności. I spytałam jej, słuchaj, czemu to jest takie ważne? Oczywiście tak e, krytycznie i kwestionująco. E, zwłaszcza, że miałam takie doświadczenie, że poprzedniego wieczora, ponieważ miałyśmy sąsiadujące ze sobą pokoje w hotelu, to po prostu słyszałam to szaleństwo, e, namiętności, które się za tą ścianą w, w wykonaniu jej i jej partnerki. Wy, wydarzało i chyba po prostu byłam jakaś taka wściekła, zazdrosna i, i spytałam jej krytycznie, czym to jest takie ważne. A ona powiedziała zdanie: chyba jedno z najprostszych, jakie można powiedzieć, i bliskie temu też to, co ty przed chwilą, Alicja, powiedziałaś, i to zdanie mnie odmieniło. Ona powiedziała tak: bo to jestem ja. Dokładnie. To jestem cała ja. To, jestem ja, tak? to jest prawdziwa ja. To jest o tym. W pewnym sensie się cieszę, chociaż też i z pewną nieśmiałością, bo coś, coś bym powiedziała o tej błonie dziewiczej. Dawaj. Ponieważ no, współcześnie. Odchodzi się od tego określenia, bo ono, czyli mówi się współcześnie w tłumaczeniu, to jest w, uznane przez Międzynarodowe Stowarzyszenia Ginekologiczne, wieniec waginalny. O. Ponieważ ta błona nie jest histopatologicznie błoną, tak? to jest pewien właśnie wymysł, który uprzedmiotawia tak naprawdę wolność seksualną kobiety. Bo ja musi bym mogła się znaleźć ten, który jakby tym swoim, że tak powiem, mieczem. Tak. I tam jest coś, tak. Wejdzie jest na znaczenie, do pochwy. Czy kobieta tak. miała, czy nie miała? Tak, nie Wejdzie seksualny. mieczem tak. do pochwy, tak, tak, i rozdziewiczy. I zdobędzie. E, i zdobędzie e, chodzi o określenia: i zdobędzie, posiądzie, tak. I to, co jest najbardziej krzywdzące. Przebije. przebije. Jakie to jest uprzedmiotawiające. Czyni kobietą. Nie? Też. Też i to jest jeszcze tu, jeszcze mam tutaj w, w zanadrzu jedno słowo godność. Po prostu krew mnie zalewa, tak? ale że jakby z naszą e, intymnością, delikatnością, e, naszym poczuciem e, integralności e, życia. Cykliczności kobiecości jest sprzężone prawo własności i godności, którą nam ktoś nadaje lub odbiera. To jest coś potwornego, i w to jest wpisane uprzedmiotowienie i prawo własności cielesności kobiecej. Tak i ja myślę, że niestety dlatego, że żyjemy w takiej kulturze, w jakiej żyjemy, my to nieświadomie tak yy, bierzemy i potem dopiero jak stajemy się świadomymi kobietami możemy to odkręcać tylko to jest takie trudne ale to się zmienia na szczęście Nie? na szczęście i dojdziemy do tej jasnej strony tak, mocy tak tak jeszcze to powiem sobie jeszcze tutaj. raz wieniec waginalny wieniec waginalny podoba wieniec. mi się to pobudowa tak. przypomina od razu zobaczyłam to w kwiatach. Ja też, ja tak, też zobaczyłam tak? w kwiatach ten wieniec. Tak. A Cieszę się, kwiaty? że prowadzicie. Ja, słuchajcie, jak ćwiczę z kobietami mięśnie dla miednicy i przygotowujemy i, i, i wzmacniamy i rozluźniamy i takie metafory stosuje na zajęciach, to ja tam mówię, że mamy tam kwiat, który się zamyka i otwiera. Dokładnie. Uwielbiam piwonie, więc jest taki piwonia zamknięta i otwarta, więc po prostu wieniec waginalny idealnie się komponuje. A do... powiedz o tych mięśniach dla miednicy, bo tyle tych warsztatów nigdy się nie zapisałam. To znaczy, ja w kontekście przygotowywania kobiet do porodu pracuję, ale jestem Zachwycona i szczęśliwa, że temat się pojawia. Cała terapia uroginekologiczna, dziewczyny, wspaniałe fizjoterapeutki, terapeutki pracują że jest dostęp do nich, że właśnie można sobie zrobić diagnozę mięśni dla miednicy, więc nie ma jednej zasady, bo jedna kobieta będzie potrzebowała się bardziej luzować, otwierać i na to są elektrody, wiecie, biostymulacja. Ostatnio rozmawiałam ze wspaniałą właśnie Natalią Wawszczyk, która ma gabinet i ona opowiadała o tym, że ma wspaniałe nowe urządzenie, które tam wysyła fale, więc przyznam, że jest bardzo dużo ostatnio tego i to jest wspaniałe i, i myślę, że to trzeba też tak indywidualnie, bo jeśli chodzi o mięśnie na miednicy, to e, czasami spotykam się z takim bardzo skróconym i bardzo takim zdawkowym traktowaniem e, tego obszaru. A to są przepiękne trzy warstwy, różnie ułożone. E, to jest skomplikowany, piękny twór, który rozrasta się i tak naprawdę zakończenia nerwowe idą. Przez całe ciało, więc no, tutaj fajnie zająć się tym, znaleźć sobie kogoś w swoim miejscu zamieszkania, kto spojrzy na to, kto po prostu się tym zajmie i pokaże, jak dla ciebie jako kobiety w tym momencie życia, w tym wieku, z takim doświadczeniem, właśnie, co jest potrzebne, żeby. Czy Właśnie, wzmocnić, czy, czy uelastycznić, czy rozluźnić, bo okazuje się, że kobiety wcale jakby... Nam się wydaje, że kobiety wraz z wiekiem to mają coraz bardziej rozwleczone, opuszczone i takie te mięśnie, które opadają. A okazuje się, że wiele kobiet wręcz przeciwnie ma. Zbyt zaciśnięte, hmm. zbyt takie... W dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach spięte. Jeszcze jest taka y, przypadłość, że chcemy mieć płaski, wciągnięty brzuch i chodzić na takim... Wdechu zbytnim, więc to powoduje, że te mięśnie za bardzo są spastycznie zaciśnięte i to jakby dokładnie daje takie same efekty, nie do końca prawidłowe, jak i to, że nam opadną, czy się rozwleką od dźwigania, więc tak. Ja bym coś tu też tak właśnie psychosomatycznie dodała. Ciekawa jestem, jak to skomentujesz, tak? Bo po pierwsze no, w, w, daje to też y, y, w seksie y, dużo konsekwencji, bo to jest i stres, i kontrola, tak? Czyli i, y, za, zaciśnięte mięśnie mhm. na miednicy. Y, I oczywiście y, przy tej drugiej części rozmowy to też będzie ważne. To nas oddala od. Y, od przyjemności, zarówno w tym mhm. aspekcie psychicznym, jak i fizycznym, i to jest taki jeden wątek. A drugi, on jest bardzo psychosomatyczny, czyli że napięcie mięśni namiętnicy jest skorelowane również fizjologicznie z napięciami tutaj, strun głosowych szyja tak? gardło, szyja gardło y, czyli I bardzo jako często osoba mająca dzisiaj chrypkę z szczególną <grym> uwagę słucham <grym> tego ja myślę tutaj trochę o innych napięciach tak czyli że generalnie to ma związek z wyrażaniem siebie tak z pewnością siebie z pewnym y, umiejętnością y, dystansowania mówienia nie czasem mm -hmm. wykrzyczenia nie tak, tak? Y, i to ma, y, y, Zarówno ćwiczenia w obszarze tutaj y, aparatu artykulacyjnego, jak i mięśni na miednicy są ze sobą integralnie sprzężone, tak? A patrząc na to terapeutycznie, y, no jedno i drugie jest, jest o granicach i o wyrażaniu siebie, i o puszczaniu napięcia i kontroli. Myślę o tym, y, że łapie się na takim po poczuciu. Że nawet tak, że tak powiem w cudzysłowie niewinna rozmowa jak nasza, że my chodzimy jakby na granicy tabu cały czas. Oczywiście. Że to, że my rozmawiamy o mieśniach na miednicy, o błonie i tak dalej, że to jest e, znaczy, grzeczna dziewczynka we mnie mówi: ojej, ojej. <grym> Nie. I myślę sobie też o tym. E, Ile tam jest wolności, jeżeli się tam pójdzie um, w kontakt ze swoim ciałem, um, w dotyk, jakby rozpoznanie siebie, um, i ile jest niewoli w tym odcięciu, tak. i że jest takie trudne to, że tej niewoli w sumie nie widać. Znaczy, że chodzimy ulicami dobrze ubrane, pełnimy różne role społeczne, a czasami w środku jest bardzo zimno i że to ciepło nie może przejść, nie może przyjść inaczej niż poprzez ciało. To co było dla mnie kiedyś ważne? Ciepło i wolność. Ciepło i wolność. Pamiętam, że kiedyś poszłam na takie warsztaty króciutkie dla kobiet, którym zawsze jest zimno, no bo y, rzeczywiście teraz już chyba mniej, ale kiedyś tak miałam. I pamiętam takie ważne zdanie, które powiedziała prowadząca, że często się mówi o rozpaleniu wewnętrznego ognia, ale że to jest mylące, bo ten wewnętrzny ogień zawsze jest, tylko chodzi o odzyskanie do niego dostępu. Mhm. Więc teraz Przechodząc na tą jasną i też może nawet praktyczną stronę mocy, chyba chciałabym spytać o tym, o to, co pomaga, co możemy tam dostać, jak można wrócić do ciała, czyli do siebie. Ja bardzo często z klientkami, które są zablokowane w obszarze seksualności, tak naprawdę nie zaczynamy wcale od treningu masturbacyjnego czy umawiania się na pieszczoty określone z partnerką, z partnerem, tylko na doświadczanie. Taki banał, tak? ale to jest tak naprawdę dla osoby, która jest zablokowana, zamrożona, bardzo trudne i wymaga takiej uważności, cierpliwości, takiej wyrozumiałości dla siebie, łagodności, czyli doświadczenia zmysłowego świata. No i dodam tutaj takie kawałki z wiedzy, tak? że nawet patrząc na reprezentacje dotykowe w naszym mózgu, to my zupełnie inaczej wyglądamy. Yy, czyli najbardziej wrażliwe mamy opuszki palców, Końcówek, końcówkę nosa, nie wiadomo dlaczego, może żeby wtykać w różne sprawy odważnie, sprawdzać i wywąchiwać, co jest dla nas okej, okay, co nie, usta, usta zmysłowe, yy, całowanie, jedzenie, mm, oblizywanie. No, niezwykle dużo możemy wybrać. Ja już cała tańczę, jak ty mówisz, po prostu. No i oczywiście tych miejsc. Jeszcze będzie jednak grzeczna dziewczynka, oczywiście cudzysłowie, co no, mówię, tak. Natalio. No oczywiście to będzie, się, co nadchodzi. Łechtaczka. Oczywiście też niezwykle, niezwykle z tą końcóweczką, z którą mamy kontakt, niezwykle taką wrażliwą i spragnioną tak dotyku. I oczywiście całe ciało nasze jest wrażliwe. My jakby nie musimy zaczynać tak od, od tych obszarów, chociaż no właśnie zmysłowe jedzenie, tak? Wielozmysłowe, tak? Czyli, że my czujemy ustami, ale jednocześnie czujemy strukturę, y, zapach, y, konsystencję. Y, tak jak w, za, na zajęciach z integracji sensoryczno-motorycznej. Dotykanie, świadomie, tak? Różnych faktur i tak dalej. Doświadczanie zmysłowe. Po, powiedz mi e, dzień. Zaprojektuj taki dzień. W którym tak. jest tyle samo czasu, w którym było poprzedniego dnia, nie więcej. Mhm. I tak zwane zwykłe życie, tak zwanej zwykłej kobiety, jeśli takie istnieją. E, co ona, co, co byś jej powiedziała też, kobietom, które nas słuchają, co ja bym mogła zrobić? Nie wiem, jakieś pięć rzeczy w ciągu zwykłego dnia, mhm. bardzo konkretnych, które mogę zrobić, żeby. Żeby dotknąć fenomen tego. Tak, to są te najprostsze, takie mindfulnessowe ćwiczenia dotyczące e, uważności zmysłowej. Tak? I dzisiaj rozmawiamy o dotyku, możemy to zintegrować. Nie musimy tego integrować, tak? Czyli wy, wy, wystarczy to, że na przykład będziemy świadomie się myć, na przykład. Mhm. Tak? Czyli dotykać swoje ciało, ale świadomie. Mhm. Czyli jakie je czuję, gdzie czuję? Jak czuję, czy przyjemnie czuję, czy nieprzyjemnie czuję. Potem mogę o tym pomyśleć, mogę porozmawiać na terapii o tym, bo my jesteśmy kompletnie jakby od tego oderwane. Tak też nie, tak jakbyśmy nie zasługiwały na to, żeby skoncentrować się na chociaż przez 10 minut. Ja też w terapii partnerskiej na przykład proszę, żeby dotykali partnerzy przez 10 minut, a czasem 3 swoich dłoni i spróbowali nie odchodzić myślami, albo je, no, po prostu je odsuwali i byli przy tym dotyku. A najtrudniejsze w naszej kulturze znowu wrócę, bo jesteśmy nauczone tego przedmiotowego, takiego traktowania swego ciała jak narzędzia, to jest, to jest powrócenie do siebie, chociaż na trzy minuty do dziesięciu, żeby świadomie napić się wody. Albo wypić kawę i, i, i czuć fi, ciężar filiżanki, jej, jej brzeg na, na ustach, konsystencję kawy. To są ba, niby banalne rzeczy, tak? Ale um. y, znaczy, ja osobiście jestem w ogóle fanką banału. Uważam, że. No to się sprawdza w życiu. Tak, znaczy, wie, że, tak. że jakby y, idea, że nie wiem, muszę używać trudnych słów albo. Powiedzieć coś, czego nikt jeszcze nie powiedział, albo zrobić jakieś ćwiczenie, którego jeszcze nikt tak. nie zrobił, wydaje mi się y, szkodliwa. I y, 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 wydaje mi się, że to, co mówisz, czyli umyj się tak, żebyś wiedziała, że masz ciało, tak. y, poczuj właśnie ciężar filiżanki w swojej dłoni. I mnie się też wyświetla taki obraz, hmm. że jak idę ulicą, to bardzo lubię, jak, jak krzaki wystają z zapłotu, tak. ten dotyk e, czuję dotyk między mną a tymi tak. liśćmi, e, że się patrzę, że się hmm. patrzę, ale też na przykład, nie wiem, że e, byłam wczoraj w galerii sztuki i powiedziałam, i jej właścicielce, ja to zawsze ukradkiem dotykam obrazy. Ona powiedziała, tutaj możesz to robić nieukradkiem. I dotykałam tej powierzchni krzywej farby i, i czułam, yy, że wchodzę w kontakt z tym, co jest żywe, i że tego się, że właśnie dotyk jest moim przewodnikiem po tym. Dokładnie. Dotyk jest kontaktem. Użyłaś tego słowa. I też yy, patrzę teraz znowu na Ole, bo przychodzi mi do głowy. Też to co jest w terapii, tak? Jedno to jest dotykanie się, właśnie na przykład w myciu, w masażu, automasażu, ale też po prostu chodzenie na bosaka. Tak? Czyli uziemienie i kontakt stóp z podłożem, tak? I świadome dotykanie dłońmi i wyczuwanie skórą tego jakby co, temperatury, wiatru, ale połączone z tym z uziemieniem z kontaktowaniem się z podłożem z ziemią Ola powiedz jak jak idziesz przez swój dzień jak praktykujesz dotyk ja chcę, ja chcę poznać jakieś sposoby mm. jeszcze inne ja w swojej pracy też dotykam bardzo dużo ludzi więc Poza tym, że, że praktykuję ten dotyk, ten mindfulness, o którym mówicie, taki banalny, ja też jestem Ale fanką. Ale słuchajcie, banału. naprawdę. Też jestem fanką prostych zimne rozwiązań. Zimne oko, mówi banal. Tak, Ale i takiego spokojnego, je. tak, właśnie takiego spokojnego niewydziwiania, takiego po prostu traktowania zwykłych rzeczy w sposób z uważnością i, i, i takim spokojem. Ale to, co wybrzmiało mi od razu i tak. Yy, poczułam od razu taka poczułam, że chcę o tym powiedzieć, to jest doświadczenie takiego dobrego dotyku między kobietami, mm -hmm. które są hetero seksualne i doświadczają wspólnoty kobiecej, wspólnoty dotyków, yes. doświadczenia bycia bardzo intymnie z drugą kobietą, bo poród bycie w temacie w ogóle związanym z cielesnością, z macierzyństwem, jest bardzo bliski. Więc od razu pojawiła mi się taka, taka myśl, że spotykam kobiety, które dotykam w okolicy bioder, łód, często przy porodzie kobiety są nagie przy mnie, ocierają się o mnie, wody płodowe, mocz, czasami pot, łzy, to wszystko jest połączone ze mną. I mam czasami takie doświadczenie poczucia, że gdzieś to otwarcie na drugiego człowieka, na jego cielesność, jest tak wzruszające, to jest tak mm. piękne doświadczenie, prze, przebijające wszystkie możliwe mury. Kiedy wychodzę z takiej sali porodowej i idę sobie właśnie przez życie, unosząc się przez tydzień nad ziemią, to ja mam, słuchajcie, czasami ochotę, jakąś osobę, którą spotykam. Dotknąć, poczuć, przytulić. Ja się męczyłam w tym koronawirusie tragicznie, bo po prostu czułam, jak to jest wbrew mnie, że ja nie mogę z ludźmi tak obcować. Ja też nie jestem, słuchajcie, taką przytulaśną osobą z urodzenia i że tak zawsze miałam. To przyszło mi z życiem, że ja lubię się przytulić, dotknąć, poczuć, gdzieś, gdzieś powąchać, właśnie tak zmysłowo z kimś być. Że to jest tak. takie mi bliskie bycie z drugim człowiekiem i doświadczanie kontaktu, właśnie czy na tej macie, czy w koleżeństwie. To jest być blisko też cieleśnie. Myślę sobie, jak mówisz o tym męczeniu się pandemicznym, że miałam kiedyś takie doświadczenie, parę miesięcy temu, że byłam na lotnisku i zobaczyłam taką. E, taką naklejkę, jakąś, nie wiem, jak ją nazwać, bezpieczeństwowo-edukacyjną, i tam było napisane Touchless. Mhm. E, tak, tak. Nie wiem, czy to było jakieś tam się trzeba było myć, te ręce czy coś, ale pomyślałam Boże, co za potworne, jakby rozumiejąc powody, dla których i tak dalej, i nie kwestionując jakby zaleceń. E, natomiast, e, że ten świat w którym, który mówi dotykaj mniej, że to było, to było, niezwykle jakoś dla mnie bolesne. Ja się chyba popłakałam w ogóle przy tym napisie na środku tego lotniska. Ale też pomyślałam sobie, jak mówiłaś Ola, o tym właśnie, jak potem idziesz, zresztą oczy ci się świecą, jak mówisz o tym, o tym, jak wychodzisz z tej sytuacji kontaktu i idziesz inna, to przypomniało mi się, jak byłam kiedyś. Miałam kiedyś taką sytuację cudowną, że poleciałam do Nowego Jorku, właśnie na rodzaj jakiejś takiej pielgrzymki jednoosobowej, że sobie tak szłam, i szłam, i szłam. Myślę, właśnie też bardzo dotykając ziemi przez tych wiele godzin dziennie, nie mogąc się wreszcie zatrzymać. Ale zatrzymałam się i poszłam na jogę. I pamiętam, że w toalecie było napisane i to był zupełnie inny napis było napisane po, e, posprzątaj po sobie. E, mamy możliwość praktykować jogę cały dzień. Nie tylko, e, nie tylko, w, e, nie tylko w trakcie, nie Oczywiście. tylko na macie. I mhm. też takie pytanie we mnie się zrodziło. Jak praktykujesz jogę poza matą? Dostaliśmy mm, ma, asana i bycie na macie to jest tylko jeden z elementów praktyki jogi. On się nie zawsze przebija do naszej świadomości zachodniej, bo my lubimy ciało sprawne, giętkie, szczupłe, ładne, i ono tam ma uzyskać to na tej macie. Ale joga, jakkolwiek rozumiem, że drogi są różne, no nam jest najbliższa joga, jak słyszę, Natalia, że, że to wie również. I mam nadzieję, że Alicji też. Tak. E, więc nam tutaj jest bliska akurat joga. Ale ja wierzę, że to są różne drogi, tak? Pracy z ciałem. E, to jest tylko ta godzina, którą sobie dajemy. Dla mnie bardzo ważne jest takie bycie w szczerości z... E, z innymi ludźmi ze sobą, z takim poczuciem, że właśnie jest ta spontaniczność, jest ten dotyk, jest ta chwila spokoju, niepędzenia. Ja czerpię dużo właśnie z takiego czasami spokojnego bycia i skupienia na oddechu. To mi bardzo dużo daje. I ja też to, ja z tym bardzo dużo pracuję, jeśli chodzi o oddech. Okay. Jakby oddech. Jesteś, oddychasz, czujesz brzuch, kładziesz sobie nawet rękę na brzuchu, możesz to zrobić w każdej chwili i to nie musi być jakiś specjalny oddech, bo ja mam też takie czasami takie mam, taki sprzeciw mam, żeby to wszystko, co robimy na macie i co robimy na zajęciach, było taką tajemną wiedzą, zarezerwowaną tylko dla wielce oświeconego nauczyciela, który umie tylko tu i teraz to przekazać, i tylko u mnie na zajęciach możesz to mieć. Jakoś bardzo jest mi bliskie, żeby przekazywać jak najprościej i jak najbardziej dawać to, co możesz zrobić zawsze, wszędzie, kiedykolwiek, kiedy masz na to przestrzeń. I taki zwykły oddech, nie jakiś specjalny, taki, który idzie do brzucha, poruszasz przeponą. Nie jest jesteś... ciężką pracą, tak, jak oddychać mus... jeszcze tak, lepiej. Tak, że musisz oddychać tak, tu, i to jest tak skomplikowane, że nikt tego nie umie, tylko. Jesteś załap chociaż ten oddech brzucha. Ja właśnie mówię, że czasami dotykanie brzucha bardzo pomaga, bo kieruje energię do brzucha. Jest ciepło od dłoni, możesz skupić się na, na tym oddechu, być i to też jest yoga. To też jest yoga. Bycie w oddechu jest, jest jogą, tak? Więc y, mi są takie bliskie proste rzeczy. Ja myślę o takiej y, drodze, którą przeszłam. Y, wierzę w to, że y, no mamy w środku Taką wewnętrzną, dziecięcą strukturę. To, co się różnie nazywa wewnętrznym dzieckiem, tam dziką dziewczynką czy w karmazie. Jakaś struktura tkliwa. No w końcu nie jesteśmy tak jak drzewo, yy, które ma jakiś pierwszy słój. No nie jest pozbawione tego słoja, bo... Skoro urosło, mm -hmm. tylko mm -hmm. ten swój w nas jest, ten pierwszy swój. I pamiętam, że ja zaczęłam y, świadomie rozmawiać z tą strukturą, y, i, i przeszłam taką ewolucję, że zaczęłam. Ponieważ ja jestem dość, mam wysokowrażliwości i mam taki, często taki odruch pewnego takiego niepokoju, na przykład pod tytułem, gdzie jest moja karta, gdzie jest mój telefon, i od razu mam taki, takie za e, coś co jest taki czasownik po rosyjsku zadychaćca", nie Że ja hmm. tak, tak, co I, I wiedziałam, że jakoś chcę samej sobie dać znać, że jestem. Wtedy, kiedy się denerwuję, że właśnie się nie opuszczam. I zaczynałam od takiego tekstu do siebie mówionego, chyba, chyba takim głosem takiej matki, trochę lekko zdenerwowanej. No widzisz, niepotrzebnie się zdenerwowałaś, bo oczywiście ta karta i ten telefon się znajduje. Potem mówiłam, przykro mi, że się zdenerwowałaś. Potem mówiłam, zdenerwowałaś się. A teraz kładę rękę na brzuchu. I Czuję, że to jest to, czego potrzebuje mhm. ta moja, to moje ciało, ta dziewczynka, która ciągle tam mieszka, że jak ja właśnie tą rękę na brzuchu położę, mhm. to jest tak jak matka dziecku, mówi: Jestem. I że to jest jakieś. Yy, że to robi jakąś ogromną mi różnicę. Yy, I myślę sobie też o tym. Jak to jest, i tutaj chciałabym Ciebie, Alicja, o to spytać, jak to jest powiedzieć sobie, jestem w kontekście seksualności, na przykład po wielu latach bardzo średniego życia seksualnego? Czy jest czego kobiety, z którymi pracujesz, być może powinny się od jak to jest powiedzieć sobie jestem. Dowiedzieć. Na, na początku coś powiem o sobie też o tym może praktykowaniu, bo to, bo, to, bo to jest o tym. I znowu wrócimy do banału, że to jest proste i trudne zarazem. I nie jest ściśle to, co seksualne, nie jest ściśle seksualne. Tak? Czyli za, zaczynamy w ogóle od doświadczania siebie. I to, co powiedziałaś parę zdań o sobie. Ja myślę, że dla mnie takim kluczową, kluczową rzeczą było odpuszczenie. To jest to banalne, znowu właśnie często powtarzane, powtarzane słowo. I ono zarówno w wymiarze takim na, napięcia w ciele, no ale ono się bierze z napięcia w głowie. I ym, odpuszczenie ym, bronienia się bądź walczenia. I nie zamrażanie, tak? które wynika z tego, że ufam sobie, że się sobą zajmę. Że nie zakładam, że ktoś chce mnie skrzywdzić, ponieważ ja sama nie chcę skrzywdzić. Zakładam, że mam i dbam o swoje dobre intencje wobec siebie. I zakładam, że drugi człowiek ma wobec mnie do, drugi, dobre intencje, a nie ustawiam się, że coś, co zostało powiedziane, czy zrobione jest zrobione przeciwko mnie, z tego się napinam i jestem gotowa, albo właśnie do walki, albo do ucieczki. Dla, dla ciała to oznacza brak napięcia. Tak, tak. To jest a postawa daj, otwartości. A daj przykład. Idziesz, ehm. jest środa, idziesz ulicą, albo nie wiem. Siedzisz w gabinecie i co? E, na przykład teraz, tak? Rozmawiamy, zadajesz mi w jakiś sposób pytanie e, ja zakładam, tak? Tak je czytam, no bo mam na przykład taki skrypt, że twoje intencje nie są do końca ok. Tak? E, napinam się, zaczynam uruchamiać, tak? Procesy umysłowe, jak ja mam się obronić. Czyli na przykład... Nie rozmawiam z tą z otwartym sercem, ze swobodnym oddechem, ze skontaktowaniem się ze sobą, tylko zaczynam na przykład z Tobą walczyć na riposty tak? albo na kwieciste metafory. Tak? A może mnie na przykład nie, nie walczę z tobą, ale walczę na przykład z miejscem, w którym jesteśmy, tak? bo, bo ono wywołuje napięcie i cały czas myślę o tym, że nasza rozmowa będzie nagrywa, nagrywana, jest nagrywana i będzie oceniana. Tak? I czuję napięcie w całym ciele. Nie mogę, nie mogę mówić w sposób mhm. swobodny tak? i też taką postawę mogę mieć w relacji. Już przechodzę do, do tej seksualności, tak? I tutaj bardzo dużo rzeczy się może, że tak powiem, wydarzać, tak? Czyli z reguły to będzie dotyczyło niedogadanych, pozałóżkowych spraw. Tak? Czyli, że my, zwłaszcza kobiety, tak? wchodzimy do, do łóżka z zestawem różnych niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych, z różnymi frustracjami i liczymy na to, bo tak jest skrypt kulturowy, że, to nam, że dostaniemy to w łóżku. A my się seksualnie spotykamy z drugim człowiekiem po to, żeby, się, żeby być w, w bliskości i w przyjemności i w dogadaniu, że po to się spotykamy. E, czyli y, umawiamy się teoretycznie i na tym będzie ta terapia polegała, żeby dojść od doświadczania i wracam do świadomego picia kawy czy. Y, 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 Odczuwania, nie wiem, przyjemności sprowadzenia samochodu, i jak się, bo to takie moje, że tak, tak teraz jest taka pora roku, odkręcenia trochę okna i tego, tego wiatru, tak y, y, na twarzy. Y, 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 y ja to porównuję do seksu, tak? Czyli że je, je, jeżeli mamy taką otwartość, to może się uda na kontakt zmysłowy ze sobą, ze swoją cielesnością, czyli że jestem świadoma. Czego tu, teraz, w tej chwili moje ciało potrzebuje, co. No bo jednego dnia lubimy ostrzej, drugiego o wiele delikatniej, a trzeciego jeszcze inaczej. I trzeci level, żeby to skomunikować z drugim człowiekiem, który, który tego chce. Więc. Ja no jeszcze, tak bym to podzieliła. Ja jeszcze. Roboczo. Ja jeszcze spytam. No, i to jest niestety powrót, ale jakoś czuję, że potrzebuję to zrobić na ciemną stronę mocy. Co zrobić z krzywdami, które nam się przytrafiły? Jest dla mnie czymś, w co nie mogłam uwierzyć, ale poznaję to na warsztatach, które prowadzę dla kobiet, że właściwie wydaje mi się, że 90% kobiet doświadczyło jakiejś formy. Nadużycia lub przemocy seksualnej. Mm -hmm. To jest w naszych ciałach. Mm -hmm. Co? Co my mamy z tym zrobić, żeby właśnie ten skrypt nieufności, w którym musiało nasze ciało wejść, żeby to odk jakby odkręcić? I jest w ogóle ohydne to, że to jest nasza praca. Dlaczego my nad tym pracujemy, a nie sprawcy? No ale okej, okay, nie wiadomo, gdzie jest sprawca, już żyje, nie żyje, poszedł inną ulicą. Nie wie w ogóle, co, co zrobił. Ale w moim ciele to zostaje. Co ja mam z tym zrobić, Alicja? No, pozostawmy te kwestie zewnętrzne, które zawsze warto załatwiać i tutaj potrzebna jest wsparcie innych kobiet. Bardzo często, tak? Żeby, żeby zmienić, że tak powiem, otoczenie i żeby sprawca, tak? W jakiś sposób, tak? no, był y, ukarany, tak? To się udaje pewnie w jednym procentzie tak, przypadku. Ale wrac wróćmy, tak, tak. Y, użyłaś słowa y, kluczowego, bo jak już o tym mówiła, mówiłaś, to miałam w głowie odpowiedź, jednym słowem właściwie, dwoma, trzema, przepraszam, zaufanie do siebie, tak? Y, czyli y, co zrobić? Każdy ma inne tempo i ma inny sposób. Czyli zawsze to jest wejście w świat intymny tej osoby, która doznała krzywdy, zobaczenie, jakie, jakie, jakie znaczenia temu nadaje, żeby pewne rzeczy poznawczo podkręcać, ale też w jaki sposób ta trauma jest zanurzona, zamrożona w ciele. I w odpowiednim tempie, to odmrażać, i dawać taką przestrzeń do zobaczenia, żeby kobieta zobaczyła, że ona, że, może, że, że ona ma te zasoby, które pozwolą jej na to, żeby mogła się ukoić, i żeby mogła. Na no zawsze jestem poruszona, jak o tym mówię. Mogła się ukoić i właśnie zdobyć. Ja lubię takie słowo pewność siebie, tak? Pewność siebie to nie chodzi o zarozumiałość, tylko być pewną siebie, tak? Pewno, Czyli że, że be, jestem, że, że w swoim jaka ciele. jestem, że to, to jestem ja, że mogę czuć tak jak czuję, że to, że nie ponoszę za to winy, że to jest reakcja z mojego ciała i że ja mogę się tym zaopiekować i mogę wiedząc jakby jak to działa, tak? Jak, i czym jest to przeżycie? I że ono jest do przeżycia w relacji z drugim człowiekiem, bo to jest relacja terapeutyczna, żeby towarzyszyć, tak? I że będę potrafiła rozpoznać i się ochronić. Bo mam takie zasoby, tak? To jest bardzo długi proces i tak jak powiedziałam, on wymaga takiego towarzyszenia. To jest tak jak z oswajaniem, tak? tak. Że, że, że każdy... zwierzęcia, na tak, przykład. każdy robi to w swoim tempie i w swoim języku, bym tak powiedziała, tak? i w swoim odczuwaniu. Ale to jest powrót do siebie, do zaufania do siebie. Znaczy, ja ze do swojego doświadczenia to bym tutaj opowiedziała o mocy kobiet w kręgu. Dokładnie. Bo sama tego doświadczałam, mhm. będąc uczestniczką wielu kręgów, ale teraz, jak prowadzę kręgi kobiet, to moc, jakie kobiety wytwarzają podczas spotkania w kręgu, a później. Leczenia takich ran jest dla mnie zawsze też tak poruszająca, wzruszająca, i to są czasami takie kamyki, które są jak schodki, które idą właśnie ku uzdrowieniu. Oczywiście, że indywidualna terapia, wsparcie czasami takie formalne, merytoryczne, załatwienie to jest jedno. Często to są takie doświadczenia, czy przemocy, czy nadużycia seksualnego, jak wspomniałaś, Natalio, czy takiego nadużycia ciała, czy nawet czasami nie ze strony drugiej osoby tylko takie poczucie że ja sobie zadawałam ból będąc długo w związku będąc długo dla siebie zła nie dobra odcinając się zamrażając ciało i tak dalej i bycie w kręgu z kobietami które Dzielą to doświadczenie, jak w lustrze, w kręgu, przeglądają się w sobie nawzajem, w tych historiach. Czasami sam, samo bycie, czasami i słuchanie, co mówi kobieta inna, jest tak uzdrawiającym doświadczeniem, że nie musisz słowa powiedzieć, a czujesz, jak ci się układa w tym sercu, w tym brzuchu gdzieś. Wszystko, co zostało powiedziane, zostaje w tobie i okazuje się, ja dostaję taki feedback czasami po latach, jak spotykam kobiety, które były, wiecie, 10 lat temu u mnie na kręgu i spotykam je, wiecie, w Ikei albo jesteśmy gdzieś w kawiarni albo są w, 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 gdzieś w sytuacji I towarzyskiej wsiostrami. i ona, przy kobiety przychodzą i mówią, słuchaj, wiesz, jakie to spotkanie. Tej grupy tych kobiet, jak ono dało mi powera, żeby działać, żeby się sobą zająć. Ty nawet nie wiesz, ja później byłam na terapii albo zmieniłam związek, zaczęłam tańczyć, zaczęłam pływać, zaczęłam robić to, co kocham. Mam, mam nowego partnera, partnerkę, wszystko się w moim życiu zmieniło. I to są zawsze takie momenty, że jest taka chwila zatrzymania i takiego poczucia, że tak. To, to jest moc kobiet. Ola, ty prowadzisz y, kręgi takie, że tak powiem, generyczne, czy tylko dla kobiet w ciąży? E, Na nie, to są kręgi, kręgi kobiet. Jestem, to, to są kręgi kobiet. Znaczy teraz, ponieważ sama już moje dziecko wyrosło i ja też wyrastam z tylko tematów okołoporodowo-macierzyńskich. Teraz otwieram się na nowe doświadczenie bycia z kobietami po prostu właśnie 40+, plus, bo sama już jestem. I to naturalnie do mnie przychodzi. Zaczynam się zajmować jogą hormonalną, bo czuję, że to po prostu jest taki moment. Ale moje doświadczenie takie najszersze, to jest bycie z kobietami wokół macierzyństwa. Dzieci, kobiety mogą przychodzić z dziećmi, więc to jest też takie doświadczenie, że są tam maluszki. Tytuł, tytuł. To się nazywa Wioska Matek. Wioska Matek. Tak. I jest spotkaniem, gdzie ćwiczymy jogę, czyli jest zawsze coś dla ciała i zawsze coś dla duszy, bo dla mnie to spotkanie ciała i duszy jest bardzo ważne. I, i doświadczenie właśnie, czy bycia kobietą, która po prostu... Teraz jest matką, jakby doświadczyła na kontinuum swojego życia e, starania się o dziecko, więc taki moment bardzo seksualny, bardzo ważny e, bycia właśnie w takim prokreacyjnym etapie swojego życia mają za sobą często jest ten moment ciąży, więc tego doświadczania bardzo fizycznego bycia bez przerwy badania, wiecie, ten oh. dziewczyny mówią, niejako no na prostu co miesiąc ginekologiczny fotel, ciągle ktoś wkłada rękę mi do pochwy. E, ostatnio sobie zdałam sprawę, że inne osoby miały cały czas ręce w mojej pochwie, a nie mój mężczyzna nie miał nic tam przez ten ostatni czas na przykład, tak? Więc takie hmm. poczucie cielesności zupełnie inaczej doświadczane. Jest moment porodu, no to już jest ekstremum czasami doświadczenia ciąży. Później bycia matką, karmiącą, niewyspaną, zmęczoną, udręczoną czasami tymi hmm. powinnościami. Związek, który często nie ma czasu na, na seksualność. Ten poród, który też jest doświadczeniem takim, więc jakby mam doświadczenie... Skamaty, to się nazywa, tak. Więc ja mam takie doświadczenie z kobietami, które są potem, tak, Więc dlatego dużo jest z ciała. Dla mnie nie, niezwykła jest y, siła kręgu. I właściwie, jak teraz o tym powiedziałaś, to wydaje mi się, że chyba w tych przestrzeniach y, kręgów kobiet odkryłam, jak y, w moim doświadczeniu y, nieprawdziwy jest ten y, taki podział. Że dusza w jednym pokoju, a ciało w drugim pokoju. Że właściwie jak myślę teraz o swojej duszy, to myślę, że ciało jest e, moim przewodnikiem ku duszy, że to rozdzielenie ciała i duszy, albo ciała i umysłu jest no, w moim życiu jakimś kompletnym zafałszowaniem. Myślę sobie o takiej wdzięczności ha. do swojego ciała. O nieskończonej życzliwości mojego ciała dla mnie, o wdzięczności e... dla e, coś, co odnalazłam w, w książce Elizabeth Lesser, e, Broken Open. I tam jest, e, ona mówi o tym, jak odkryła wdzięczność do swojego serca, które od tylu lat bez przerwy bije dla niej i płuc, które przez tyle lat bez przerwy. Oddychają, że to odnalezienie tego rodzaju, no właśnie, głębokiej wdzięczności, dla tego, co przychodzi, co przychodzi do mnie moim ciałem yy, i co przychodzi dotykiem, no to jakoś dużo mi zrobiło szczęścia w życiu. Alicja. No nieźle popłynęłyśmy, bo yy, wymieniasz, Ola zna tą książkę wymieniasz tytuł książki który powstał w wyniku takiego projektu ja też prowadzę warsztaty z kobietami które się nazywają wdzięczność tak. i to jest właśnie i warsztat i książka jest też album ze zdjęciami ciała kobiet cielesności i ten tytuł nie wyszedł z mojej głowy, tylko z pracy z kobietami, z ich cielesnością. Tak? Czyli, będąc w kręgu, pracując z tym, co bolesne, co związane z ciałem, integrując się w cielesność. Jestem olbrzymią propagatorką takiego pojęcia, że jesteśmy obecnością ucieleśnioną. Tak filozoficznie do tego podchodząc, że jakby nie możemy się oderwać od ciała, póki żyjemy. Tak? I z tej pracy z kobietami, właśnie słowem, które się pojawiało w momencie tej, tej integracji, było wdzięczność, łącznie z tym, że często my kobiety przepraszamy swoje ciało za to co mu robiłyśmy od razu się pogłaskałam jak mm. to powiedzieć tak jakby żeby to się wydarzyło słuchajcie jestem bardzo jakoś y, moje ciało czuje radość mam poczucie że to co się tutaj y, wydarzyło w tej rozmowie jest też jakąś formą do, dotyku mm. y, i mam takie pytanie dla was na zakończenie, jak myślicie o swoim dzisiejszym dniu? Takie pytanie we mnie się pojawiło: jak dzisiaj, jak dzisiaj będziecie, będziecie dotykać świata, życia siebie? Co dzisiaj się wydarzy takiego, co będzie miało jakość tego dotyku, dotykania świata i też dotykania swojego własnego życia? Jest dzisiaj, czekajcie, bo próbuję sobie przypomnieć, jaki jest dzień tygodnia. Jest środa. Tak, jest środa. Co się wydarzy? Ja prosto stąd jadę spotkać parę, która się przygotowuje do porodu i będę partnera uczyć i wskazywać raz z jego partnerką, jak mogą razem rodzić, żeby było im dobrze, wspaniale, jak ma uciskać plecy, żeby mniej poród był bolesny, bardziej przyjemny. Ja uwielbiam, słuchajcie, też na takie tory seksualności poród mhm. przepychać. I wiem, że to też jest tabu, i taka koncepcja orgasmic birth, czyli poród ekstatyczny, gdzie kobieta może w czasie porodu przeżyć orgazm, bo to są dokładnie te same drogi hmm. oksytocynowo-neuronowe, więc biorą te same części ciała udział co w seksie, więc jest tam. I zmysły, i wagina, i hormony. Czyli i... aspirujesz, żeby ta para. Więc, <grym> więc mogła ja tak. Dostać. Więc ja mam taką ideę, fix i yy, próbuję przekazać taką właśnie formę, żeby ten, żeby ten poród był taki bardzo wpływowy, w, 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 tryskała oksytocyna, żeby było dużo tam czułości, miłości, seksualności, żeby było dużo dotyku, żeby właśnie tej łychtaczki się nie bali w czasie porodu. Piersi, sutki, ciało, wszystko, co, co im sprawia, przyjemność, żeby w tym porodzie, chociaż na początku, bo kobieta różnie reaguje i to też jest okej, okay, ale kiedy ten poród tak się powoli rozkręca, rozkręca, to żeby właśnie w tym kierunku go popchnąć. Dobra, no i co dalej? I to będzie mój no pierwszy punkt, jak stąd wyjdę. I dalej? A, a dalej. dalej. Hmm, a dalej pójdę na pewno na jakiś pyszny wege lunch i będę zainspirowana wami i naszą rozmową, każdy kęs, delektować się nim, pić. Na pewno sobie pójdę na, do ogródka, żeby patrzeć i też koić zmysły wszystkie. Hmm. A na koniec e, e, myślę, że sobie poćwiczę yoga dzisiaj <laughs> sama ze sobą. Okay. Taki jest plan na dzisiaj, myślę. No środy to jest mój taki najbardziej pracowity dzień, bo za chwilkę będę jechała do pacjentek, pacjentów, yy, aż do 21. Ale jestem yy, po pierwsze w miejscu swojego dzieciństwa. Tutaj studio jest tak położone, że to są te uliczki. Więc całą sobą dosłownie tutaj czuję jakby te, te okolice i jestem taka i w przeszłości, i teraźniejszości. Bardzo w takich doznaniach zmysłowych, bo nawet wspominałam o tym, że czuję dokładnie, jak byłam dzieckiem tu na tych uliczkach i chodziłam steczką do szkoły. No. Więc jeszcze chwilę to. Bo jestem tutaj pierwszy raz od, od kilkudziesięciu lat, tak. więc to jest też dla mnie takie przeżycie. E, myślę, że będę. Że bardzo ta rozmowa jakoś tak porami odbierała tak dzisiaj swoich pacjentów, a potem to jest, zrobię sobie właśnie, mam godzinną przerwę, więc wyjdę na zewnątrz, bo jest pięknie. I też właśnie sobie coś zjem na świeżym powietrzu na ławce warszawskiej i wrócę do pacjentów. A wieczorem, bo jeszcze mam w samochodzie dużo kwiatów doniczkowych. O, a I, jakie? A, ja w, lubię nazwy kwiatków opowiadać. No teraz Tamaryszki i rododendrony, a. tak? Bo to, bo, to, bo to w nowym miejscu będę sadziła. I mam te cztery sztuki i myślę, że w, nawet w świetle ja latarni ja jeszcze, właśnie jeszcze będę dzisiaj mm. ziemi dotykać i czuć te, tak. ten zapach wczesnej jesieni. Tak. I, mm. I myślę o tym wszystkim z dużą taką przyjemnością. <noise> Przypomniała mi się moja świętej pamięci babcia, o której mama mojego taty, do której mówiliśmy bajaszka, to było zdrobnienie od babajaga, i ona była profesorką biologii, i mówiła, żeby całować kwiaty. Mm. I nauczyła mnie, całować, że, że to jest ważne, żeby rozmawiać z kwiatami, żeby je całować, żeby do mm. nich mówić. To się od niej nauczyłam, od bajaszki. Wow. Mam następne skażenie, no, bo niedawno dalej. prowadziłam w ramach Sexet.pl warsztat o przyjemności zmysłowej we Wrocławiu i było takie ćwiczenie, że dotykaliśmy płatków kwiatów i opowiadaliśmy o tym i mm. to, co mężczyźni wyprawiali, jak pięknie tak. mówili, to była sama, że tak powiem, poezja dla kobiecych uszu. E, tak, całować, dotykać kwiaty i możemy się tego, to jest super metafora. Tak. Ćwiczmy e, na kwiatach. Ćwiczmy na kwiatach. One są delikatne, więc nie można Beznatnie. tak za mocno. Trzeba odnaleźć ten balans. Całujmy kwiaty. Tak. I to jest bardzo takie, powiedziałabym, to jest takie ćwiczenie, od którego naprawdę nie da się wykręcić. To znaczy nie ma takiej kobiety, która nas słucha która powie, nie mam czasu pocałować dzisiaj kwiatu, a co się, mhm. co się rozwinie z tego, to zobaczymy. Ja chcę jeszcze powiedzieć na koniec, że patrzę jak my tu siedzimy i e, chciałabym powiedzieć, miejmy mnie, jakby, odnajduję w sobie odwagę, żeby to powiedzieć, żadna z nas, wszystkie zdjęłyśmy buty. To prawda. Wszystkie jakoś dotykamy podłoża, żadna z nas nie trzyma nóżek razem. Siedzimy wygodnie. W ogóle pięć minut pierwsze spędziłyśmy na moszczeniu się tutaj, w swojej, tutaj na tych, na tych krzesłach, w tym fajnym bardzo studiu, i też jakby w swoim ciele, aż do momentu, kiedy to ciało powiedziało: Ok, jest mi wygodnie. I myślę, że to jest też coś takiego, czego warto szukać w swojej codzienności. Tak, doświadczanie życia przez ciało, przez dotyk. Idźmy tam. Dziękuję oh, wam bardzo. Yeah. <laughs> Idźmy! <laughs> <Yeah. grybuj> <grybuj> Empic Go dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.